Witam Państwa serdecznie na siódmym ze spotkań z cyklu Za kulisami sztuki. Cyklu, w którym roznegliżowujemy świat sztuki. Mówimy o tym, co mało znane, zagadkowe i niekiedy kontrowersyjne. Dzisiaj porozmawiamy o prowokacji w sztuce. Jest to temat, który z reguły budzi dużo emocji i niekiedy bulwersuje, szczególnie wtedy, gdy napływają do nas informacje z rynku sztuki o rekordach padających na aukcjach. Moimi gośćmi są Adam Dąbrowski, pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki Poznańskiej, specjalizujący się w systemach multimedialnych i wizyjnych. Pikachu. Minasu ohayo gozaimasu. Czyli najbardziej rozpoznawalny i najsłynniejszy japoński Pokémon. Twoja obecność świadczy o tym, że marzenia niegdysiejsze naszego byłego prezydenta o tym, iż Polska będzie drugą Japonią, może się i ziszczą. Wiele z Pokémonów już znalazło się w naszej polityce. Oraz Dariusz Łabęcki, karykaturzysta poznański, człowiek, który leczy świat śmiechem. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Poruszaliśmy temat deformacji. Stwierdziliśmy, że deformacja jest zniekształceniem, które z reguły jest robione przez artystę świadomie, ale z reguły i w celu, by wywołać prowokację u odbiorcy, czyli albo jakieś działanie, albo generalnie reakcje. No i teraz pytanie, skoro deformacja jest rodzajem albo częścią prowokacji, to czym się ona różni, co to jest? Czy mogę? Proszę cię bardzo. Otóż według tego, o czym mówiliśmy ostatnio, deformacja nie musi być działaniem świadomym. Że artysta, według Semira Zeki, to jest nieświadomy neurobiolog, który wyzwala u odbiorcy te mechanizmy, które powodują to, że on staje się wrażliwy, że u niego następuje ten efekt wow. Natomiast prowokacja, ja zajrzałem do słownika, żeby zobaczyć, o co chodzi, to jest działanie świadome, które ma na celu wywołanie u odbiorcy reakcji i ta reakcja jest szkodliwa dla tego odbiorcy. To jest bardzo ważne tutaj w tej definicji. Czyli to na pewno jest działanie świadome. Deformacja może być nieświadoma. I tu chodzi... Chociaż sama nazwa prowokacja jest pozytywna i oznacza nie mniej, nie więcej, tylko wydanie głosu po obejrzeniu dzieła, czyli właśnie efekt wow. No tylko to wydanie głosu to może być głos sprzeciwu, albo nawet może to być jakiś wulgaryzm. Może być. O. Jeszcze jest pojęcie dość podobne, sztuka krytyczna. Ono zaistniało w Polsce mniej więcej w latach 90., które mówi, że artysta ma prawo do kontestowania otaczającego go świata i wszystkich norm, które nas czasem właśnie ograniczają, ale musi podejmować to ryzyko, że jest oceniany właśnie według tych norm i może być przez to totalnie odrzucony. Mhm. Tak, ale każdy artysta szuka swojego miejsca w sztuce i po pewnych próbach niewinnych dochodzi do wniosku zapewne dość szybko, że bez prowokacji nie ma sztuki. Ale chciałem zauważyć jedną rzecz. Przy okazji deformacji mówiliśmy o obrazie Panny z Awignonu Picassa, który to obraz przeleżał u niego w pracowni 9 lat, zanim on go pokazał. I to by świadczyło o tym, że on nie chciał za wszelką cenę, tak jak to dzisiejsi, powiedzmy, szokujący nas artyści zaistnieć. To w nim dojrzewało. Ten jego rozwój, jako że pamiętamy, że wychował się uprawiając klasyczne malarstwo, ewoluował. I ta praca Panny z Awignonu była efektem długich, długich zmagań artystycznych. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia często z takimi prowokacjami, które są z samego założenia nastawione na szybki rozgłos, a czasem są po prostu pozbawione głębszej idei. Czyli słuchajcie, akurat w przypadku Picassa nie można powiedzieć, że ta deformacja jego to była przypadkowa.
On pracował nad tym latami. No ja właśnie świadomie zauważam, tak. No, ale czy to miało charakter prowokacyjny, czy to miało na celu właśnie obrażenie odbiorcy? Też. Nie, chyba nie. Podkreślam, że to jest ta różnica, bo on, gdyby chciał obrazić kogoś, to by natychmiast to pokazał. Natomiast to był jego indywidualny rozwój, tak? I dopiero mówiliśmy potem o Guernicę, która była późniejszym dziełem, kiedy już mógł się spodziewać, że na wystawie światowej sprowokuje tą formą sztuki, ale w taki pozytywny sposób, chociaż sam rzeczywiście był narażony na obelgi, na odżegnywanie od artystycznego rzemiosła i tak dalej. Czyli słuchajcie, deformacja jest, może być niezamierzona, prowokacja jest zamierzona. I deformacja może wywołać niekoniecznie efekty negatywne, no bo można się, jak przy karykaturze, można się uśmiechnąć i generalnie nawet dobry humor, swój humor poprawić, a prowokacja jednak ma szokować. Ma czyli tu nie ma pozytywnych, nie ma pozytywnych. Ale ja tu bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. To byłaby kontrawokacja, a to jest jednak pro. Prowokacja. Po pierwsze, że to zależy od miejsca i czasu. Że coś, co jest prowokacją w pewnym obszarze kulturowym, w innym będzie zupełnie do przyjęcia. No na przykład Żydzi, jak się modlą w synagodze, to nie wpuszczają tam kobiet. Nie może tam być żadnego wizerunku kobiety, bo to by ich rozpraszało. Prawda? No i gdybyśmy tam teraz powiesili im obraz Beaty Szydło na przykład w tej synagodze, no to oni by byli oburzeni i mieliby rację. Natomiast gdyby on się pojawił u nas w kościele, no to ludzie by uważali, że taka cnotliwa osoba powinna się tam znaleźć i wszystko by było w porządku. Jak się rozważa pewne postępy artystyczne w całej historii sztuki, to na przykład mówi się o Caravaggio, że on przez te słowie swoje głębokie cienie i wprowadził pewien realizm. Jest taki jego słynny obraz Święty Mateusz i Anioł, gdzie Święty Mateusz jest pokazany z brudnymi nogami. Natomiast Anioł jest dość wyuzdanym chłopcem w dość skromnym stroju. I wywołało to niesamowity skandal właśnie dlatego, że te postaci święte, one były zarezerwowane dla tych najczystszych form, pełnych kolorów, czystości, jakby barw i tak dalej, i tak dalej. Drugim takim klasycznym przykładem, jeśli chodzi o prowokację i skandal, to jest Śniadanie na trawie Maneta. Jest to obraz, który był namalowany w roku 1863. I ciekawostką jest to, że Manet pochodził z takiej rodziny dość, bym powiedział, na poziomie. Jego matka była bodajże córką dyplomaty, ojciec był laureatem Legii Honorowej, a on tymczasem popełnił rzecz, ale w pełni świadomie i w pełni prowokacyjnie, która na ówczesne czasy wywołała totalny skandal. Dlatego, że namalował, jak pamiętacie, czwórkę osób, dwóch ubranych mężczyzn i dwie kobiety. Jedna ubrana, druga nie ubrana. Jedna się tam kąpała, czy raczej moczyła w stawie, a druga siedziała absolutnie nie naga ubrana, przy tych dwóch mężczyznach i bezczelnie patrzyła widzowi prosto w oczy. I skandal polegał na tym, że po pierwsze rozpoznawane były twarze. Nagość była zarezerwowana dla historii i mitologii, dla bogiń i tak dalej, i tak dalej. Faceci, jeden był w takiej czapeczce, którą w domu się nosi, nie miał prawa wyjść w ogóle na piknik w takim stroju. Za panią, która jest zwykłą modelką, notabene ona była również artystką też, była umieszczona żaba, taka malutka żaba. Mówiliśmy ostatnio o kodzie. W języku francuskim w ówczesnych czasach żaba znaczyło prostytutka. Więc przedstawienie tej troszkę wziętej z mitologii scenki, bo tak naprawdę on ten motyw zaczerpnął od Tycjana, po prostu w tych ówczesnych czasach wywoływało skandal. Ale żeby się poczuć sprowokowanym, trzeba to wszystko wiedzieć. Dzisiejszy widz, który tego nie wie, to nie odczuwa tego jako prowokacja. Zresztą jest drugi obraz Maneta, który jest chyba jeszcze większą prowokacją. Olimpia. Który też jest przeróbką, nazwijmy to, obrazu Tycjana.
i który w tamtych czasach był prowokacją, bo to była kobieta nie całkiem naga, tylko w pantoflach i to świadczyło o tym, że jest prostytutką i do tego jeszcze z kotem, co też tak. podkreślało to, że jest prostytutką i z czarną pomocnicą, która też, co też to podkreślało. Natomiast rzeczywiście prowokacją jest kolejny obraz Katarzyny Kozyry, w którym ona siebie pokazuje po operacji... O tym samym tytule, Olimpia. O tym samym tytule, tak. Po operacji ontologicznej jako łysą, zniszczoną kobietę. I to jest prowokacja. Czyli to, też w pantoflach. Czyli to... W samych pantoflach. Czy coś nazwiemy prowokacją zależy od no, kultury... No, chciał na pewno sprowokować. Od kultury, to jednak była świadoma od okresu. Prowokacja. Od okresu, od czasu, no bo no, w tej chwili obraz Maneta, on już, no trudno to nazwać prowokacją, patrząc z dzisiejszego tak. punktu widzenia. Ale, przepraszam, Salvadore Dalí później, stosując metodę bodźców relacyjnych, odwzorował ten obraz za pomocą swoich środków przekazu i wywołał następną awanturę. A więc można, ten obraz żył dalej swoim życiem, tylko przedstawiony przez innych artystów. No czyli prowokacja musi być osadzona w pewnym kontekście tak. kulturowym i wtedy albo jest prowokacją, albo nie. Dzisiaj chyba takim największym prowokatorem jest Maurizio Cattelan, ten od tego banana, tak? Bo rzeczywiście no, na targach, zeszłorocznych targach Art Basel w Miami, banan kupiony na rynku, bo to na straganie banan został kupiony, przyczepiony do ściany srebrną taśmą izolacyjną, został sprzedany za 500 000 zł. I nabywca powiedział, że go kupił, bo był głodny. No i to jest, i to no dla mnie to jest prowokacja. Bo to powinna być kobieta, a nie facet. I dla mnie jest to prowokacja, która, no pytanie o jej sens, znaczy no sensem chyba jest to, że Maurizio Cattelan no, nie jest artystą z wykształcenia, on po prostu no, zajmuje się szokowaniem ludzi, bo on ma jeszcze tą rzeźbę Jana Pawła II meteorytem przygniecioną, ale też teraz czytałam, że instalacja swego czasu zrobił instalację w Mediolanie, gdzie jest trójka dzieci powieszona na drzewie i to jest instalacja bez żadnego tytułu. No ona została usunięta, tak jak i został zniszczony ta rzeźba, czy uszkodzona Jana Pawła II. I teraz pytanie, no bo to już można powiedzieć, że no rzeczywiście to już jest prowokacja. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz właśnie w kontekście dlatego lepiej zostać tego rozumienia tego tak. kodu, prawda, że tak. zawsze ci, którzy dokonują jakiejś prowokacji, oni coś wymyślają. Wymyślają jako pewną ideę, że oni się sprzeciwiają i tak dalej. I ja śmiem twierdzić, że część współczesnych prowokatorów tak naprawdę chce wypromować głównie siebie bez posiadania tej idei. Tak. I teraz tak, mówiliśmy o Katarzynie Kozyrze. Ja ją poznałem, dlatego że miałem kiedyś taką umowę z tygodnikiem Polityka, że wręczałem moje karykatury laureatom paszportów polityki. I oczywiście sprezentowałem jej karykaturę z tą jej najsłynniejszą instalacją, czyli piramidą zwierząt, prawda? To była też praca z 1993 roku, czyli już mająca 27 lat, patrząc od dzisiaj. I co jest ciekawe, że ona była oczywiście przez środowiska katolickie, bo ważną rzeczą jest, że oprócz tej rzeźby, czyli tam był koń, pies, kot i kogut, było jeszcze puszczone wideo, film, jak się zażyna zwierzęta. Każde z tych zwierząt konie, inaczej. Jak się patroszy, tak, prawda? Tak. I te zwierzęta zbudowane z tych, że tak powiem, wyprawionych skór, no dopełniały całości tego filmu. I teraz tak, obrońcy zwierząt powiedzieli, że pokazanie, jak się zażyna konia, i tu cytuję, uwłacza go konia. Natomiast środowiska religijne powiedziały, że ten film jest instruktażem dla satanistów. I oczywiście prokuratura umorzyła ten powód cały z prostej przyczyny, bo Kozyra powiedziała, że ona się opierała na baśni braci Grimm, czterej muzykanci z Bremy, tak. gdzie te zwierzęta występowały. Osiołek, tak. pies, kot i kogut uciekali przed ludźmi, przed swoimi właścicielami, bo ci ich źle traktowali. I że pierwotnym zamysłem tej jej instalacji była oczywiście ochrona godności zwierząt. A nie wręcz przeciwnie. Także była jakaś taka tutaj sytuacja, gdzie ona się lekko tłumaczyła. Ale
inne jej instalacje, łaźnia, zarówno męska, jak i żeńska. No, bardzo na czasie, bo była węgierska właśnie. Tak. A my teraz się bratamy przecież z Węgrami. Tak, i Węgrzy powiedzieli, Że obrzydzamy węgierskie kobiety w Polsce. Tak, że celem instalacji było, jak to oni powiedzieli? Pokazanie brzydoty Węgierek. Brzydoty węgierskich kobiet Polakom. No teraz, jeżeli chodzi o Polki, to mamy Agatę Bogacką. No, w tym momencie na fali, bo jej praca sprzedała się niedawno w Deszcie, została wylicytowana za 100 tysięcy złotych, a przedstawia kobietę kucającą, która... Siusia. O właśnie. Bardzo prosta czynność, nawiasem mówiąc. I no, chyba tylko dzięki temu będzie miała rozpoznawalność i o niej się mówi. Także, bo nawet nie wiem, najpiękniejsze czemu ta praca kobiety miała siusiają. Znaczy, ja rozumiem, że to jest normalna potrzeba fizjologiczna, tak załatwiania, ale pytanie, czy to trzeba pokazywać? No i też no pytanie o nabywcę, który to kupił. I jeszcze jedno pytanie, dlaczego dom aukcyjny z taką historią, no bo Dessa ma historię i tradycję, wystawił taki obraz na aukcję. Ale to, ja nie twierdzę, że to jest kompozycyjny plagiat, ale jest to idea zaczerpnięta chociażby z prowokacji, jaka miała miejsce w 2011 roku. Autorem jej był Narcel Waldorf, to był niemiecki artysta, który zrobił rzeźbę taką hiperrealistyczną, sikającej policjantki. Nazwano ją potem Petra. Oburzyło to oczywiście policjantów, którzy powiedzieli, że to obraża policję niemiecką, ale to też była taka niesamowicie fajna prowokacja. W naszej kulturze antycznej i potem chrześcijańskiej pilnowanie siusiającej kobiety należy do takiej szarmanckości męskiej. A ja mam pytanie, a ty byś nabył taką pracę i powiesił u siebie w domu? No, ja już pomijam kwotę. Nie mam zahamowań pod tym względem. A poza tym w Brukseli jest już siusiający chłopczyk, siusiająca dziewczynka, no więc... To wydaje mi się, że to bardziej chodzi o estetykę i sposób pokazania. Bo to są małe fontanienki. Tak. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że większość, przynajmniej w Polsce, tych prowokacji, ona jest związana z religią, czy właściwie występowanie przeciwko religii. I tutaj kanonem takim prowokacji jest oczywiście praca Goethe Stankiewicza z 1977 roku, czyli ta słynna Zrób to sam, gdzie na płótnie umieścił on drewniany krzyż, figurkę Chrystusa, trzy gwoździe i mały młoteczek i napis Zrób to sam, tak? I dla mnie jest to fenomenalna rzeczywiście praca, dlatego że ona tak naprawdę nikomu nie dowala, nikogo nie obraża, ale zmusza nas do refleksji, czy własnym działaniem, a czasami zaniechaniem tego działania nie przyczyniamy się do śmierci już niekoniecznie Chrystusa, ale także innych osób. Natomiast dzisiejszy na przykład pasja słynna, tak, z 2001 roku Doroty Nieznalskiej. Notabene, nie wiem, może powinna iść do Urzędu Stanu i sobie zmienić nazwisko na Znalska, bo chyba na tym jej tak naprawdę zależało, żeby być taką znaną osobą. No, grecki krzyż z montowanymi fotografią genitalii. Sorry, nie mam żadnego wytłumaczenia dla tej idei. Ona się tłumaczyła tym, że słowo pasja ma dwa znaczenia, że jest to pasja oczywiście śmierć Chrystusa czy męczeństwo, a druga to jest pasja tworzenia, czyli jakby połączyła. Zauważmy, że jest to jedyna artystka polska skazana przez sąd na pół roku prac społecznych, po 8 latach uniewinniona. Ale były też jeszcze inne rzeczy. Uważam, że adoracja Chrystusa, tak? Czyli facet wchodzi na figurę Chrystusa i po nim się tam, powiedzmy, nie wiem, to jest na granicy między adoracją a profanacją. Tak? No tak, Markiewicz, ale przecież są takie imprezy religijne, na których się przybija do krzyża żywych, współczesnych ludzi.
Nie, no i czy to jest tylko prowokacja, czy to jest również profanacja? Ale to jest tradycja. Ale no, to jest tradycja i to jest w inny ale czy tradycja nie musi być prowokacją? Bo dla mnie samo pokazywanie powieszonego człowieka na krzyżu też już jest prowokacją, do której myśmy się tak dalece przyzwyczaili. W zależności w jakim rejonie świata. No kto? No tak, to jest odbiorca. Żeby może o tej religii nie za dużo było, to jeszcze zwrócę uwagę na wątek historyczny. No. Zbigniew Libera. To jest artysta, który zrobił słynne Lego obóz, tak? Czyli z klocków Lego zbudował obóz koncentracyjny. Ale pozytywy to jest jego seria też taka cała prowokacyjna. Tak, ale jeżeli pozwolisz, dokończę, jaka była reakcja, bo kiedy to się działo? Działo się to w czasach, kiedy w Berlinie rozmawiano o pomniku Holokaustu. I ktoś powiedział, że ta prowokacja, czyli zbudowanie z klocków Lego obozu koncentracyjnego, to jest fantastyczna sprawa, że oni powinni uruchomić taką serię klocków, dlatego że to jest współczesny środek przemawiania do zwłaszcza młodych ludzi, którzy o historii nie mają zielonego pojęcia. Tak? Oczywiście środowiska religijne, żydowskie przede wszystkim się bardzo oburzyły. No to on pokazywał też w pasiakach za płotem zadowolonych, uśmiechniętych ludzi w tej serii pozytywy. Pokazał granicę polską z 1939 roku, ten słynny szlaban, który jest napadnięty przez cyklistów, rowerzystów, prawda, sportowców w każdym razie. Ja teraz zmienię temat i podam inny przykład. Mhm. Tara Donovan zamieściła w Galerii Sztuki sześciany, tylko boku tam 80 cm na 80. I ten sześcian tak z daleka wygląda na przykład, jakby był zrobiony z takiego bardzo mięciutkiego futerka, także aż się chce to pogłaskać, taki ciciuś. I podchodzisz, głaszczesz to, się okazuje, że to są jakieś wióry stalowe i sobie rozcinasz palce do krwi. Czy to jest prowokacja, czy nie? No, jest to prowokacja, bo ten odruch, tak jak mówisz, jest taki, żeby tego dotknąć. Ale tak? Działania, przynajmniej z założenia, no bo ja podchodzę, to nie wiem, co mnie czeka. Czyli ono nie ma z założenia negatywnego działania. No jest ten taki podstęp pewien. No jest to bardziej podstęp. Ale tutaj mamy przykład prowokacji na tej koszulce. Tak, no ja się zastanawiam, jak mógł artyście coś takiego uczynić? No myślę, że mogę powiedzieć o... W własnym gronie. Tak. Mogę powiedzieć o tej pracy. Ona ma swój tytuł i tytuł jest Rosnę, ponieważ w 1993 roku ukazała się okładka tygodnika Wprost z moim rysunkiem i tu też mówimy o kodzie odczytywania takiej prowokacji, a mianowicie podtytuł jest Rosnę skinheadzi dzieci Europy, ponieważ ten rysunek się pokazał w czasach, kiedy odżyły jakieś właśnie ruchy nazistowskie w Niemczech i nasi dziennikarze zwracali na to uwagę. Ja oczywiście dzisiaj jestem w koszulce, którą wykorzystałem ten motyw z tym, że z napisem don't clone, czyli nie klonować, poprzestańcie na owcy. Oczywiście chodzi o owcę Dolly. I muszę powiedzieć jedną rzecz. Ten rysunek został zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Brukselę, przez Radę Europy w 1993 roku. Pod tytułem Europa, Europa, taki był tytuł tego konkursu i ta praca zajęła trzecie miejsce. I następował objazd po wszystkich stolicach Europy prac zgłoszonych do tej wystawy. I rzeczywiście, kiedy ta praca trafiła do Berlina, wywołała, no może nie skandal, ale konsternację. Tutaj pokazuję najpierw tablicę liczb. To co prawda nie są liczby takie, jakie malował Roman Opałka, bo on po kolei malował wszystkie. Ja to chciałem, to jest fragment fotografii i małe liczby oznaczają coś bardziej ciemnego, a duże coś bardziej jasnego. I teraz nieudolny sposób przedstawienia tej tablicy za pomocą wykresów, linia po linii, daje taki rezultat raczej mało ciekawy, ale artystyczny. Aha. Drugi sposób używany przez inżynierów to jest pokazywanie pikseli poszczególnych punkcików tych liczb jako pionowe słupki z kółeczkami. Ale czy tu jest jakaś logika w ustawieniu tych liczb? Czy to jest jakiś... Boska logika.
Teraz pokazujemy tu powierzchnię, ale niestety czarną, a czerń, jak wiadomo, to brak koloru, biel zresztą też, bo nie ma chrominancji. W związku z tym pokazujemy to jeszcze w skali szarości i nadal nie wiemy, cóż to jest, ale jeśli tę jedną oś sklapniemy całkiem do płaskiej, no to wtedy całkiem tę prowokację już widać w całości, a tu jeszcze w kolorze. Jeżeli mówimy, że to jest prowokacja, tak, no to efekt jest jak dla mnie. Piorunujący, tak. No więc właśnie. I to bez żaby, nie szokuje, nie bulwersuje. Bez pantofli, no to czyli słuchajcie, no to chyba bez to kota. Nie jest prawdziwe, co na początku mówiliśmy, że prowokacja musi szokować. No to ja może teraz powiem, bo ja jako osoba o takim umyśle ścisłym staram się sobie wszystko pokatalogować i żeby to zrozumieć. I wydaje mi się, że to jest tak, że jak się sztuka rozeszła na dwa kierunki, wtedy kiedy fotografię wynaleziono, już obraz czy dzieło sztuki już nie musiało być wartościowymi farbami robione przez człowieka o wielkim talencie, przez nie wymagało długiego czasu, to wtedy powstała ta tak zwana sztuka elitarna, ta, którą jest dostępna w galeriach i tamta stara sztuka ludowa, no, się rozwijała dalej i prawda do tej pory cieszy nasze oko takim pięknem, a ta z kolei wywołuje ten efekt wow i szokuje. I teraz w ramach tej szokującej sztuki powstał jeszcze taki podgatunek, czy gatunek, no nie chcę powiedzieć podgatunek, bo to by sugerowało, że to jest coś gorszego. Coś innego powstało jeszcze, co wymyka się spod tej kategorii, tej sztuki elitarnej i jest właśnie prowokacją. I tym czymś jest na przykład pisuar Duchampa, bo trudno powiedzieć, że to jest dzieło sztuki, prawda, że to jest coś takiego, co wywołuje efekt wow, albo że się wszystkim podoba. Jest to coś, co szokuje, co powoduje, że ludzie o tym mówią. I przyjęło się mówić, że jeżeli ludzie o tym mówią, to już jest sztuka. A we mnie się wszystko sprzeciwia, bo jak ludzie o czymś mówią, to znaczy, że jest to jakiś temat do gadania, a nie... Słuchajcie, ja się cały czas... Ale tytuł szokuje, bo tytuł to jest fontanna, o ile się nie mylę. Ale ja się cały czas zastanawiam, bo na początku powiedzieliśmy, że prowokacja ma jednak oddziaływanie negatywne i odbiór negatywny. No ale tutaj to, co pokazał Adam, zaprzecza temu. No bo prowokacja oznacza tylko nakłonienie do efektu wow. Ale gdyby to samo pokazał słowo w drugą stronę, to wtedy właśnie byłby efekt negatywny, bo jakbyś spojrzała na tę tabelkę i byś sobie pomyślała, że to jest ten tak, ja, chyba, to by że... się przeraziła. Ale zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo te wszystkie różne działania prowokacyjne, one się nieodłącznie wiążą z reklamą, z biznesem, z reklamą. No z pieniędzmi. I ta sztuka się troszeczkę zamienia w taki sposób komunikacji społecznej wręcz, że porusza się pewne tematy po to, żeby potem zrobić na tym interes. I tak się... I tak jest na pewno. I tak jest na pewno. Więc świat się po prostu zmienia. I Duchamp jako pierwszy zastosował, można powiedzieć, body art, dlatego że pozwolił sobie namalować gwiazdę na czubku głowy. Już nie wiemy, czy to była pięcioramienna, czy sześcioramienna, jakakolwiek. Ale o body arcie też warto powiedzieć, bo przecież bodajże Klein takie zrobił spektrum, taki spektakl, że kobiety pomalowane farbami na niebiesko tarzały się, czy odbijały się na płótnie, tak jak on im tam kazał. Cage zrobił spektakl 4.33, czyli pianista wchodził na scenę, zamykał pianino, po 4 minutach 33 sekundach otwierał i muzyką było to, co było odgłosem widowni, bo nie było muzyki, prawda? To też były pewne działania. Inne działania tego typu były bardzo ciekawe, bo na przykład w czasie jakiegoś spektaklu ktoś z tyłu za ludźmi zamurowywał wejście, prawda? I po tym czasie ktoś powiedział, że no, nie mamy wyjścia w tej chwili. To są wszystko... Prowokatorów jest dużo. Tak. No, jeżeli chodzi o szczyty sławy, no to też mamy tylko pewną grupę jednak. Jest Jeff Koons, no bo tutaj to już jest fenomen artystyczny, twórczy, może nie artystyczny, ale twórczy, bo raz, że jest najdroższym żyjącym artystą, bo jego królik został wylicytowany za 91 milionów dolarów i to jest kwota, której no nie idzie sobie w żaden sposób wytłumaczyć, tym bardziej, że jest to rzeczywiście przedmiot kultury masowej, ten królik, no tam nic nie ma, no to jest, trudno to nawet sztuką nazwać, ale on też wypuścił w formie rzeźb sceny ze swojego życia erotycznego z ciocioli
Karoliną, która chyba przez 2 lata była jego żoną. Ale jemu to się przełożyło rzeczywiście, no bo to jest najdroższy artysta i w tej chwili pławi się w bogactwie. No i myślę, że to jak i w różnych dziedzinach. No, prowokują, tak powiedziałam, różni, przynajmniej starają się, żeby właśnie osiągnąć rozpoznawalność, osiągnąć pieniądze, ale mimo wszystko udaje się też nielicznym. A ja mam do ciebie, Darku, pytanie, czy robiłeś kiedyś karykaturę osobie, której nie lubisz, albo może nie darzysz zbytnio sympatią i wiedziałeś, że ona, że będzie to w tej karykaturze widoczne, że jeżeli ona rzeczywiście to zobaczy, no to powinno ją to dotknąć. Nie wiem, czy to dotknęło, ale tutaj mamy karykaturę Jerzego Urbana, którą zrobiłem. No to jest człowiek niezwykle inteligentny, ale też niezwykle cyniczny. I ja pamiętam, że mnie oburzyło wówczas stwierdzenie, że Jan Paweł II jest Breżniewem Watykanu. No, no, no ja się z tym nie zgadzam, także pozwoliłem sobie namalować się w ten sposób. To nie było nigdzie publikowane. Czy to była forma zemsty, mimo wszystko? Ale takiej mojej wewnętrznej to nie było nigdzie publikowane, chociaż kiedyś przesłałem ten rysunek rysownikowi, panu Wiatrowi, który rysuje w nie i być może Jerzy Urban go widział, ale no wiemy, że jest to człowiek dość elastyczny, bym powiedział, i chyba się mający specjalnie to nie obraził, mający również wychował się na szpilkach, natomiast a szpilki kują. No, miałem tę przyjemność robić około 40 okładek do tygodnika Wprost, to były lata 89-95, zamierzchłe czasy. I to wtedy były zawsze te okładki nośnikiem jakiejś prowokacji, można powiedzieć. Więc rysowałem polityków i tak dalej. Ponieważ nie należymy do osób, które lubią kończyć w minorowym nastroju, więc żeby się do twojej prowokacji dzisiejszej dopasować, to ja również protestuję przeciwko wykorzystywaniu jako większość męska, nie jako mniejszość, co jest charakterystyczne. Jako większość męska protestuje przeciwko zbytniemu wykorzystywaniu nas przez kobiety. Tak, i że one myślą tylko o seksie. Te oczywiście, oczywiście. To jest taka nowa wersja bajki o krasnoludkach i sierotce Marysi. I tym miłym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję moim gościom za udział w programie, a ja mam nadzieję, że sprowokowaliśmy Państwa do pomyślenia o tym, co to prowokacja i o tym, jakie ona może mieć skutki. Dziękuję bardzo. Najważniejsze, że przeżyłaś mimo tego wycelowanego pistoletu.